Stoję teraz przed ruinami zamku Hafod West. Zobaczcie go moimi oczami. Pięknego zamku i okazało się, że został on przekształcony w 5-gwiazdkowy hotel. Można tu sobie wynająć pokoje osobno, bądź wynająć wszystkie 6 pokoi na wyłączność. W tej chwili są prowadzone prace remontowe, więc zamek jest zamknięty do 26 października tego roku, a później będzie otwarty. Jeśli ktoś ma ochotę, może znaleźć informacje na ich stronie internetowej i zarezerwować sobie miejsce w tak pięknym zamku. Ten kościół jest w niedalekiej odległości właśnie od zamku. Nagrywam go z zewnątrz, ponieważ jest zakaz wstępu do środka. Stoję teraz przed ruinami zamku Hafod West. Powiem szczerze, że za wiele tego zamku już nie zostało, więc nie ma co oglądać. Jak ktoś by był w pobliżu, to może przyjechać i popatrzeć na te stare mury. Natomiast aby przyjechać tu specjalnie, tylko aby obejrzeć ten zamek, no, nie ma po co za bardzo. Naprawdę to by było na tyle, więc za dużo nie ma co oglądać. Tak jakby trochę szkieletu tego starego zamku zostało. Zewnętrznych murów kilka. I nic poza tym, porośnięte zielenią w środku, tak jak widzicie. A ten zamek właśnie stoi praktycznie w centrum miasta. Tak wyglądają jego obrzeża tego zamku. Miejsce, które dzisiaj ze mną zwiedzacie, to jest zamek Pembroke. Jest to średniowieczny zamek w mieście Pembroke, w Pembrokeshire w Walii. Zamek był pierwotną siedzibą rodziny hrabiego Pembroke. Zabytkowy budynek od 1951 roku i na początku XX wieku przeszedł gruntowną renowację. Ale głos się fajnie niesie. Hej, hej.
niezła akustyka do śpiewania. Schody są strome niestety i ciężko to się wchodzi. Tam stoimy. I tam również też można wynająć sobie te kajaki i popływać po rzece, która otacza cały zamek.